Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light, a tym razem jesteśmy w poczekalni Zostań Zombie. Będziemy kontynuować, zobaczymy w ogóle, o co tutaj chodzi. Inwazja nocnego łowcy. Nie samo, że zapoznacie się z podstawowymi umiejętnościami i możliwościami nocnego łowcy. Po wyjściu z tunelu idź do wskaźnika widocznego na mapie po dalsze wskazówki. Mamy 150 życia, aby wyświetlić wskazówkę. Lat zabaw łowcy. W tym miejscu możesz trenować różne umiejętności i możliwości łowcy. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia nauczysz się nowych rzeczy, więcej informacji znajdziesz w pewnej umiejętności. Idź do kolejnych wskaźników, aby zapoznać się z umiejętnościami, które już posiadasz. Okej, już widzę, że sfajlowałem coś tutaj. Okej. Na razie biegniemy. Możesz użyć swych macek, by poruszać się jeszcze szybciej niż biegiem lub skokami. Wstrzymaj LB, by je wystrzelić i chwycić ze ściany i uchwycić się ściany lub innego obiektu. Zaczniesz się poruszać, kiedy tylko czegoś się złapią. Zwolnij LB, aby skoczyć w górę i podskoczyć przeszkodę. Jezus Maria. O cholera. Padłem. O, ale fajnie właściwie. Jezu, jak to ma zasięg. Wycie am. Można użyć do wytropienia ofiary łowca, może także atakować pazurami. RT to słaby atak, więc najlepiej używać go do odbijania rannych przeciwników. Atak pazurami. Coś mam tutaj zabić, czy coś? Tam jest jakiś człowiek. Co, już? Czekajcie, da się tu jeszcze jakoś wspinać? Atak ze skokiem to twoja podstawowa broń. Możesz wykończyć ofiary jednym ruchem. Każdy możliwy doskok zobaczysz. Kiedy możliwy jest doskok, możesz zażywać jarzący się szkielet ofiary. Boże, ja naprawdę nie potrafię nawet czytać dobrze, wiecie? Cholera, nie chciałem spaść, o to mi chodziło bardziej. No okej, już. W dolnym momencie możesz pominąć samouczek. O cholera. Przerwany doskok. Gdy świecą na ciebie ta ofiara, szybko tracisz energię. Jeśli masz pełne, jeśli nie masz pełnej energii, nie możesz wykonywać doskoków. Zamknij. Światło UV odbiera energię. Kiedy tracisz całą energię, twoja szybkość i wysokość skoku zostaną drastycznie zmniejszone. A do tego ruch z użyciem macek będzie całkowicie niemożliwy. Aha, robią coś w ogóle? Fala uderzeniowa. Poziom energii jest niski. Waj falę uderzeniową pomoże ci to uciec. Przytrzymaj RT, a następnie pójść, by powalić po bliskich wrogów. Co z nim? Ej, zombie. Okej. Zaraz będziemy kończyć. Tutaj ten samouczek, myślę. Obrona gniazd. Podstawowym celem wroga jest zniszczenie gniazd. Musisz ich bronić za wszelką cenę. Jeśli pomioty przy miejscu zostaną zabite we wszystkich 5 gniazdach, przegrywasz. Gniazdo przed tobą jest w niebezpieczeństwie. Szybko. To jest chyba zombie.
Oni są u góry wszyscy? O, to są te moje, te. Dobrze myślę? Ale powiem wam, strasznie mi zagrażają. Oni w ogóle tak niszczą mi te gniazdo, że o matko. Koniec, też mnie samouczkę. Kontynuuj ćwiczenia, bo na pani kogoś w jego lubi grze. Aha. Aha, mam te umiejętności w ogóle tutaj. To ja mogę coś tutaj porobić czy coś? Czy jak to w końcu wygląda? Człowiek tam jest jakiś. Zatowałem to gniazdo. Chodzi o to, że tak. Wam nic nie mogę zrobić. Dobra, chciałbym ten. Włączmy to dla innego gracza. Ja bym chciał ten. Publiczne, nie wiem. Pełno żarów świeci. Patrzcie. No czekajcie, ja bym w ogóle chciał zostać tym zombie. Właśnie tak jakby do innych graczy na serwa sobie na spokojnie wbić, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Chyba nie. Wychodzi, że chyba nie bardzo. Co mnie nie widzi? Nie wiem, chyba mnie nie widzi. Inwazja zombie. Wyświetl profil, mogę sobie zrobić. No, wyszukaj. O, wyszukanie gier, no właśnie. Szybkie dołączanie. Jestem ciekaw, jak kto mnie wrzuci. Zrobimy sobie taki odcinek, wiecie. Welcome to Be the Zombie. Play as the Night Hunter and hunt down human survivors. Use Hell to locate your opponent. Ja jestem? Świecą mi tutaj. Jak oni tutaj świecą, to jest masakra. Świecą tam. Mam 8 życia, już, boże.
Dobra, 83, dobra, jest 150. A nie unicestwiłem typa, no i to mnie boli właśnie. Uuu, zabili mnie. Zaszlachtował cię, ojejku, nie żyjesz. Przykro mi bardzo. Co, już pograne? Już koniec meczu? O cholera. No, knockout. Dobrze. No i znowu mnie zabili. Jak ja mam to... nie powiem wam... Ciężkie. Sterowanie spoko, także bardzo mi się podoba. Kurwa, znowu człowiek zabity i od razu mnie zabijają, nie? Od razu. Ile będę mógł coś sobie wziąć i... Gniazdo zniszczone, super. Pierwsze chyba, nie? Nie wiem, ja tam tych gniazd mam, ale... Okej, czyżby mnie widzieli? Świecą we mnie równo. Co teraz? Są tam u góry. Oni nie widzą, nie? To jest właśnie najgorsze. I oni latary mają, wszystko. Momentnie jest zablokowana. Mogę sobie jakąkolwiek blokować? Może za mało punktów. O cholera. No. Jak to jest możliwe? Ja wiem, że to jest... Nie, człowiek zabity pisze, dobra. Pisze człowiek zabity. Zatłukł mnie jakiś typ. I biją moje gniazdo chyba. Potrzebujesz pełnej energii, wiem. Ubiera mi energię, wiem. Biją mi gniazdo. Chuj. Biją mi te gniazdo, czy jak to tam jest?
No, pięknie, gniazdo zatatowane, mnie już zabili. No tak, nie żyję. Powiem wam, to ci ludzie się mają łatwo. Ale tare mają i siema. Chyba wybili mi drugie, co? Drugiego jeszcze nie wybili, ale już je biją. Obszar zastrzeżony? Jak obszar zastrzeżony? Aha. Tam się zabiłem. Pięknie. Na boty byłoby łatwiej. Gniazdo zniszczone. Ale gorsze jest to, że oni właśnie mają te lotary i oni się razem bawią. Nie widzą, no. Dobra. No kurwa. No i pewnie, i obszar zastrzeżony, i chuj. Prawie zginąłem. Jeszcze mnie gonią mędy społeczne. Ty, poważnie zginę zaraz. Nimi też chyba. Okej. Co on nie widzi, ten gościu tam, tak? No i co ja mam niby zrobić teraz? Kurwa mać, no. Tak, odbrało mi energię, uciekaj. Ciekawe jak. I cholery dobre są, no, albo już to dłużej grają, albo nie wiem. Długo nie będziesz miał tu przecież latarki, nie? Chodź tu. Knockout. Okej. Chodź tu. Jaki mądry jesteś. Człowiek zabity. Dobra już. Pomału chyba zaczynam ogarniać. Jest. To na jedynce coś. O! Chyba zginę. Słabo by było. Okej.
Okej. Mi się tam ich udało dobrze wtedy. No, niech mi tak nie świecą. Jaki to ma zasięg, operatora? Okej. Tak rozdzielili, że tak powiem. Aha, mam jakiś śluz jeszcze właśnie teraz. Kampią gdzieś tam widzę. No cholera. Gdzie oni są pode mną? Oni tu w róży są. Okej. Trafienie hordy. O. O, jest dobry. Doskok. Człowiek zabity, pięknie. Chyba przeleciałem przez tekstury, ale to szczegół. Nie. O nie, zginąłem. Nie, przynajmniej mi pomogą. Zostało mi ich kilku do zabicia, tylko dwa gniazda. Oni mi te gniazdo zaraz zepsują. Kurde, wylezie. Takie skupienie w ogóle z mojej strony. Staram się cokolwiek zrobić, a tu ni cholery nie idzie. Dobra, tam gdzieś są. Niszczą mi te gniazdo mędy. Cholera, wyjdź stąd, no. Dobra, zniszczę, nie? Czy te gniazdo, czy coś. Znokautowałem jakiegoś typa, chociaż tyle. Ostatnie gniazdo zostało. Oni się strasznie blisko siebie trzymają. To mnie wkurza właśnie, wam powiem szczerze. No i Jezus Maria, i gościu mnie zabija, tak? Co to ma w ogóle być? Wiem, że nie żyje, znowu nie żyje. Ja bym chciał, byś tym ocalałem, a nie zombie.
takim razie, bo takie mocne jest wszystko. Pewnie byłbym ocalałem i no z tym bym ginął, no więc... Przynajmniej znowu zaraz winno być gniazdo. Trafienie hordy, okej, okay. Powinienem mieć przez chwilę... Wiecie, pokój. Kurju, pitaj w takim razie, bo to widzi, że cię goni. No, pół odblokowanego. O cholera, o cholera, o cholera. Ja, widzicie, jestem pod światłem i ta gra nie ma najniższego sensu. Oni są osobno, to jak mam atakować, tylko że nie są osobno, raz byli w jakiejś sytuacji, że ich wybiłem. Wybijają mi gniazdo. Biegnij, pomóż mi. Nie, nie zdążę, nie ma szans. Nie hordy mi by było. Dobra. To... No pewnie, że on mnie zabił. No. Pewnie, że tak. Gniazdo zaatakowane, gniazdo zniszczone. Przegrałem wszystko, dzięki. Porażka. Szczegóły. Wstecz. Zamknijmy to. Łowca jest sama. Bez oczu łowca musi być połączyć z innym graczem. Chcesz poszukać gry? Nie. Wydaje mi się, że na dzisiaj to skończyliśmy sobie tutaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Kompletny nieogar. Totalny gówno. Z mojej strony oczywiście, bo gra fajna. Pewnie dałoby się to fajnie ograć, ale nie tak jakbym chciał. Okej, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i cześć.